Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chcieliśmy Państwa poinformować, że bardzo niepokoi nas sytuacja, która się dzieje w instytucjach związanych z nauką. Żyją tym media od wielu tygodni. Niestety dotychczas poważnej debaty na ten temat w Sejmie nie było. Uważamy, że odpowiednim miejscem do przeprowadzenia dyskusji na ten temat, zadawania pytań, jest to oczywiście Komisja Edukacji. W związku z tym z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości w trybie artykułu 152 proponujemy i zwracamy się do pani przewodniczącej Krystyny Szumilas o zwołanie Komisji Edukacji poświęconej temu tematowi. O szczegóły poproszę Łukasza Schreibera. Szanowni Państwo, dzisiejsze skandale związane z tą ekipą rządzącą to nie jest tylko skok na spółki Skarbu Państwa, to nie są tylko małe geszefty z mieszkaniami, to nie są tylko podwyżki w Tauronie. Tak, podwyżki w Tauronie czy nominaci, którzy są łapani na granicy z narkotykami. Jednym z większych skandali jest to, co się w ogóle dzieje w polskiej nauce. To znaczy mamy do czynienia nie tylko i wyłącznie z taką próbą obsadzenia wszystkiego, co można, przez jedną z partii politycznych i ich towarzyszy. Mamy także do czynienia z likwidacją programów. Jeden tak naprawdę raptem ze 100 konkretów odnosi się do polskiej nauki, czyli kwestia akademiku za złotówki, i w zasadzie nic w tej mierze nie zrobiono. My mówimy o tym, że tak naprawdę już nie żółtą, ale pomarańczową kartkę chcemy pokazać ministrowi nauki i taka dyskusja na Komisji Edukacji i Nauki jest potrzebna. Chcemy pokazywać, jak niestety fatalny wpływ na to ma koalicja właśnie na polską naukę. To są afery od Ideas NCBR, przez sieć badawczą Łukasiewicza, po Polską Akademię Nauk. To są sygnały, które płyną ze strony uczelni niedofinansowanych po raz kolejny. W ogóle nie ma reakcji, nie ma nie tylko żadnej tarczy ochronnej dla uczelni wyższych, jeżeli chodzi o rosnące koszty energii, ale nie ma także żadnych ani programów inwestycyjnych dodatkowych, ani właśnie wsparcia w tym względzie. Jeżeli naprawdę chcemy państwa silnego, to nie ma go bez silnej polskiej nauki. I dlatego będziemy zadawali pytania, będziemy wnioskowali. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Już dziś za Państwa pośrednictwem serdecznie tą komisję zapraszamy wszystkich zainteresowanych ze strony społecznej, ze strony środowiska naukowego, a także dziennikarzy, którym na sercu ten problem leży, którzy już dotąd w ciągu tych ostatnich kilku tygodni rzeczywiście o tej sprawie starali się informować i zwracać uwagę. Mamy nadzieję, Pani Przewodnicząca Krystyna Szumilas nie będzie czekać tych 30 regulaminowych dni, żeby tę komisję zwołać, że spotkamy się przy najbliższym możliwej okazji, być może w przyszłym tygodniu. O to prosimy i apelujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Składamy ten wniosek już za chwileczkę. Dziękuję. Dziękujemy.